Zagadka nie powinna sprawić trudności tym, którzy mają detektywistyczną smykałkę. Na obrazku znajduje się złodziej, jednak potrzeba niezwykłej spostrzegawczości, by go odnaleźć. Zagadka polega na tym, aby na fotografii wskazać złodzieja. Przyda się trochę detektywistycznego zacięcia, bo zadanie wcale nie jest takie proste, na jakie wygląda. Tylko kilka procent najbardziej spostrzegawczych osób jest w stanie dostrzec rozwiązanie, reszta się poddaje. Zagadka dla domowych detektywów. Zdjęcie zostało opublikowane na portalu Reddit przez jednego z użytkowników sieci. Poprosił forumowiczów, by odnaleźli na fotografii złodzieja. Okazało się, że nie jest to takie proste zadanie. Internauci ochoczo podjęli wyzwanie, rzucone przez mężczyznę, jednak tylko najbardziej spostrzegawcze osoby znalazły rozwiązanie tej zagadki. Reszta poddawała się po kilku minutach bezowocnych poszukiwań. Na fotografii można zobaczyć fragment miejskiego rynku. Autor zdjęcia prawdopodobnie siedzi w jednym z restauracyjnych ogródków. Na zdjęciu widzimy inne stoliki oraz ulice i budki z pamiątkami. Jedna z wielu postaci obecnych na obrazku jest złodziejem, jednak potrzeba sporego talentu dedukcyjnego, by odkryć, która z nich dokonała przestępstwa. Zagadka podbija internet. Nie wszyscy są w stanie dostrzec złodzieja na fotografii. Zagadka krąży po internecie, a tysiące użytkowników sieci wytężają wzrok i swoje szare komórki, by znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie znajdziecie rozwiązania od razu, to do wspólnego szukania złodzieja warto zaprosić przyjaciół lub członków rodziny. Może się okazać, że najlepszym detektywem w rodzinie nie jest ta osoba, na którą stawialiście. Wyniki mogą być zaskakujące, a zabawa na pewno będzie przednia. Dzisiaj grzeje, 1. Pokazali, jak wygląda samolot po wyjściu niektórych pasażerów. Tragedia, gorzej niż w chlewie, foto, 2. Wszyscy oglądali jego filmy, niestety nie żyje. TVP przekazało najgorsze wiadomości. Tylko niewielki procent internautów poradził sobie ze znalezieniem złodzieja na tej fotografii, więc jeśli rozwiązanie zagadki okaże się za trudne, tuż pod zdjęciem znajduje się rozwiązanie. Warto jednak poświęcić chwilę i samemu poszukać odpowiedzi, bo odnalezienie złodzieja da nam sporą satysfakcję. Fotografia Newslink. Najlepsze newsy dnia. Źródło: Newslink. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.